Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too. Wszystkim, którzy komentują, subskrybują i polubiają moje audycje. Teofilakt Simokatta swoją historię pisał około roku 630, w chwili, gdy cesarz Herakliusz przeżywał swoją chwilę triumfu. Właśnie udało mu się zwycięsko zakończyć ponad 20-letnią wojnę z Persami. Wojnę, która groziła samemu istnieniu Imperium Romanum, czego dowodem było wspólne oblężenie persko-awarsko-słowiańskie Konstantynopola w 626 roku. Zarazem jeszcze nie pojawiło się nowe śmiertelne zagrożenie, jakim będzie muzułmańska umma założona przez proroka Mahometa. Rzymianie zapewne bardzo dobrze orientowali się, co się dzieje w Arabii, jednak skala tego przedsięwzięcia zupełnie przerosła ich wyobrażenia. Arabowie w świecie starożytnym uchodzili za tchórzliwych, pustynnych rabusiów, którzy mogą uprzykrzyć życie i nic więcej. Ani Rzymianie, ani Persowie nie przewidzieli, jakie moce wydobędzie z tych pustynnych rabusiów nowa religia, którą pierwotnie Rzymianie postrzegali jako kolejną judaizującą sektę chrześcijańską. Teofylakt Simokatta pisze swą historię, gdy jeszcze świat dla Rzymian jest mały. Gdy dzięki dobrym relacjom z kaganatem tureckim jedwabny szlak jest otwarty, a informacje o tym, co dzieje się w Chinach, docierają do Konstantynopola. Stąd w jego historii zachowała się relacja o wojnie domowej toczonej w państwie środka. Jednak w chwili, gdy pisze on swoją historię, kaganat właśnie się rozpada, a na stepie zacznie pałować chaos, a z czasem islam, co stanowić będzie aż do czasów Chingis-Hana barierę dla kontaktów między Europą a Chinami. Teofylakt Simokatta obrał sobie za przedmiot swojej historii panowanie cesarza Maurycjusza, ostatniego, który był w stanie utrzymać granicę na Dunaju i powstrzymać ekspansję Słowian na rzymskie prowincje naddunajskie. Stąd też daje Teofylakt obraz zmagań między Słowianami i Rzymianami w tych ostatnich dekadach VI wieku. Atakujący Słowianie nie są już takim wolnym ludem, jak ci opisani 50-80 lat wcześniej przez Prokopiusza. Zapanowali nad nimi Awarowie, którzy ekspansję Słowian traktują jako element własnej rozgrywki z Rzymem. Rozgrywki, w której Awarom zazwyczaj chodzi o jedno, o złoto, jakiego oczekują od cesarstwa w zamian za powstrzymywanie Słowian przed napadami na rzymskie prowincje. I jeśli cesarstwo nie płaci, Awarowie pozwalają Słowianom plądrować cokolwiek zechcą po drugiej stronie Dunaju. Słowianie jako poddani Awarów traktowani są niezwykle instrumentalnie. Zarazem jednak to koczownicze imperium pozwoliło Słowianom zgromadzić siły, które są w stanie unicestwić rzymską obronę naddunajskiego limesu. Ale to już stanie się za panowania kolejnych cesarzy, Fokasa i Herakliusza. Za Maurycjusza Rzymianie bronią się jeszcze dzielnie, a nawet kontratakują, wchodząc na teren Słowian, czyli do Dacji. Teofylakt Simokatta znany jest głównie ze swego opisu spotkania cesarza Maurycjusza z owymi trzema gęślarzami słowiańskimi, którzy całkowicie nieuzbrojeni, jedynie z instrumentami muzycznymi, przemierzać mieli ziemię od Oceanu Północnego, czyli Bałtyku, aż po przedmieścia Konstantynopola. Ten epizod omawiałem w innej audycji, dziś o innych zmaganiach Rzymian ze Słowianami, które Teofylakt opisuje barwnie, nie szczędząc szczegółów. I te szczegóły są dla nas znacznie ciekawsze niż opis samych zmagań, gdyż to te szczegóły dają wyobrażenie o życiu Słowian pod koniec VI wieku, a więc w bardzo wczesnej, jak na Słowian, epoce. Cytaty wszystkie z Teofylakta w przekładzie Anny Brzostkowskiej. Wkrótce pokój został zakłócony i plemię Awarów ponownie napadło na Rzymian, ale nie jawnie, lecz bardzo przemyślnie i podstępnie. Tak rozpoczyna opis wydarzeń roku 585 i wszystkie wydarzenia opisywane tutaj
przez Teofilakta dziać się będą w tych właśnie dwóch dekadach, latach 80. i 90. VI wieku. I dalej pisze tak. Wypuścili bowiem szczep sklawenów, zniszczyli większą część państwa rzymskiego, dokonali wielkiej rzezi, aż do tzw. wielkich murów, które niby to zamierzali zaatakować i ustawili na widoku całe swoje wojska. Cesarz, przerażony tym, obstawił posterunkami wielkie mury i wyprowadził z miasta swoje wojska przyboczne, aby szybko utworzyć w pobliżu niego jak najpotężniejszy szaniec. Wtedy to Komentiolus otrzymał zaszczytne stanowisko dowódcy oddziału i po przybyciu do Tracji przepędził hordy sklawenów. Potem ruszył nad rzeką zwaną Erginias, gdzie niespodziewanie zaskoczył sklawenów i gwałtownie ich zaatakował, gotując masową śmierć barbarzyńcom. A zatem w roku 585 zagrożenie awarskie było bardziej na pokaz, natomiast Słowianie ponieśli konsekwencje tego, że razem z Awarami napadli na Rzymian. Rzymianie się jeszcze skutecznie obronili. Kolejne wydarzenia nastąpiły z końcem lata, kiedy to cesarz zebrał wojska rzymskie, udał się do Adrianopola i napotkał tam Artagasta, ciągnącego ze sobą ogromną liczbę sklawenów, bardzo znaczną liczbę jeńców i wspaniałe łupy. Artagast jest to imię słowiańskie, które pojawia się jeszcze przed tak zwaną metatezą, przestawieniem spółgłosek. Artagast w późniejszym słowiańszczyźnie brzmi jako Radagast, Radegast, Radogoszcz, jak niektórzy nawet to próbują w jakiś sposób zeslawizować, czy może bardziej Radogost. Gdyż Radogoszcz to jest miejscowość, którą Radogost by założył. Ale tu mamy jeszcze formę starosłowiańską z języka protosłowiańskiego, który był wspólny wszystkim Słowianom w owym czasie. Artagast. Przenocowawszy o świcie, zbliżył się do twierdzy Ancinon i odważnie zmierzył się z barbarzyńcami. Wróg zaczął się wycofywać. Został zmuszony do ucieczki i przepędzony z samej Astyki. A dzielny czyn Rzymian przyniósł jeńcom jasny dzień wolności. A zatem Słowianie trochę tak jak późniejsze tatarskie czambuły porywają ze sobą jeńców. Jeńców, których na drugiej stronie Dunaju, przewożą ich na drugą stronę Dunaju i tam jeńcy ci są niewolnikami u Słowian, ale jak odnotowują starożytni, ci niewolnicy mieli dosyć ciekawy status, ponieważ po pewnym czasie mogli sobie bez wykupu odejść do domu, jeśli tylko chcieli. Więc w tym przypadku nie jest to aż tak straszny los, jak ten, który spotykał mieszkańców Rzeczypospolitej na Kresach napadanych przez Tatarów. Niemniej jednak sposób działania Słowian wówczas jest prawie że identyczny jak Tatarów w XVI czy XVII wieku. Gdy nastała wiosna, cesarz, jak zwykle, wysłał przydział pieniędzy dla wojska. Wojna Rzymian z Persami wybuchła i była w pełnym toku. Getowie, to znaczy gromady sklawenów, coraz silniej gnębiły Trację. I tutaj jest taka ciekawostka, używa Teofylakt określenia getowie, geci, na określenie Słowian. To jest odwołanie do starożytnych mieszkańców właśnie Dacji, których Rzymianie, a właściwie to Grecy, nazywali getami. Później to nazwę na getów uległa pewnego rodzaju rewaloryzacji, ponieważ była bardzo podobna do nazwy gotów. Stąd też Jordanes w swoich dziejach gotów przedstawia połowę rzeczywiście dziejów gotów, a drugą połowę swojego traktatu to są dzieje getów, czyli ludności dackiej, której przedstawicielami byli tacy takie znane postacie jak Zamolksis, Burebista czy Decebal. Tutaj to Słowianie są nazwani getami, bo po rzeczywistych getach to już ślad dawno zaginął. No, czyli być może ci getowie wchodzą w skład już wówczas Słowian, są zeslawizowani, a może wcześniej się zgermanizowali i odeszli z gotami na zachód. Podczas wojny z Awarami cesarz wyruszył do Heraklei nad Propontydą i tu następuje ten Teofilakta opis właśnie spotkania trzech niezwykłych Słowian, tych właśnie muzyków niosących ze sobą instrumenty, którzy mieli przez półtora roku wędrować ze swoich siedzib nad Morzem Bałtyckim aż do okolic Heraklei nad
Propontydą, co bywa czasem uznawane za niewiarygodne, że tak długo przecież tam droga nie trwa, no ale pamiętajmy, że byli to muzycy, którzy wędrowali też od plemienia do plemienia, śpiewacy, śpiewający pieśni różnego rodzaju, a zatem Słowianie nie byli ludźmi pozbawionymi poezji, także pewnie poezji epickiej. Wędrowali oni również przez dwór Hana, czy Hagana, Awarów, co jest tutaj szczególnie istotne. Hagan zażądał od cesarza dodatkowej opłaty do uzgodnionego układu. To już są wydarzenia o 10 lat późniejsze, ale modus operandi Awarów jest zawsze taki sam. Gdy cesarz nie dał posłuchu słowom barbarzyńcy, ten natychmiast przystąpił do działań wojennych. Nakazał więc Słowianom wykonać mnóstwo lekkich łódek, które umożliwiłyby przeprawę przez Dunaj. Mieszkańcy Singidunum, czyli dzisiejszego Belgradu, wówczas to oczywiście rzymscy mieszkańcy, w kilku gwałtownych atakach zniszczyli sprzęt sklawenów i podpalili ich łodzie. Dlatego barbarzyńcy oblegali Singidunum, a miasto, które znalazło się w skrajnym niebezpieczeństwie, żywiło nikłe nadzieje ocalenia. Siódmego dnia Hagan rozkazał barbarzyńcom zaniechać oblężenia i zjawić się u niego. Kiedy barbarzyńcy usłyszeli o tym, porzucili miasto, ale zabrali z sobą 2000 złotych darejków, stół zdobiony złotem i szatę. No to ciekawe wyliczenie tego, co zabrali właśnie Słowianie. 2000 darejków jak jakiś okup wygląda, natomiast dosyć ciekawą rzeczą jest, że Słowianie zabrali ze sobą stół zdobiony złotem i właśnie tę szatę, stole. Jest to dosyć ciekawe, cóż to za szata mogła być, że tak bardzo im się spodobała i była tak ważna, że aż oni Teofilakt Simokatta, historyk piszący 50 lat później, napisał. Wtedy Hagan posunął się o 5 parasangów i rozbił obóz naprzeciw Sirmium. Parasang to jest perska jednostka miary odległości, około 5,5 km. Używał jej 1000 lat wcześniej Ksenofont, a i obecnie w Iranie jest ona stosowana. Sirmium natomiast to jest sremska Mitrowica w pobliżu Belgradu. A masom sklawenów Hagan kazał obrabiać drewno, aby rzekę Sawę przepłynąć na łodziach. Przynaglał też do przeprawy, a oni, zgodnie z rozkazem, przygotowali środki do żeglugi. Mógł to sprawić strach poddanych przed dowódcami. Gdy więc lekkie łodzie były już gotowe i spuszczone na wodę, plemię barbarzyńskie przeprawiło się przez pobliską rzekę. Hagan polecił przerzucić do przodu część wojska i wywołać u Rzymian strach przed przyszłym atakiem. Piątego dnia znalazł się w pobliżu Bononi, czyli dzisiejsze miasto Widin. Wobec tego cesarz mianował Priskosa strategiem Europy, oddawszy mu do dyspozycji zebrane w pośpiechu wojsko. Priskos mianował Salwiana swoim zastępcą, wyposażył go w 1000 konnicę i kazał w pierwszym rzędzie zabezpieczyć umocnienia. Salwian zatem po opanowaniu przełęczy Prokliany rozbił tam obóz, a piątego dnia, kiedy znalazł się daleko od umocnień, natknął się na barbarzyńców, którzy wysunęli się do przodu. Kiedy zorientował się, że nie ma przy sobie dostatecznej liczby wojska, aby stoczyć z nimi bitwę, uciekł z powrotem pod osłonę umocnień. Barbarzyńcy zaś po ataku na przełęcze zaprzestali dalszego marszu, ponieważ wojsko Rzymian obozujące po przeciwnej stronie stanowiło przeszkodę dla ich manewrów. Tam więc wywiązała się gwałtowna walka między Rzymianami a barbarzyńcami. Bitwa trwała cały dzień, a ponieważ barbarzyńcy wielu zabili, zastępca stratega zdecydował się na silniejszy atak. O pierwszej straży nocnej barbarzyńcy zjawili się u Hagana i zdali sprawę z wydarzeń. O świcie Hagan wysłał Samura wraz z 8000 wojskiem. Rzymianie nie przerazili się nadchodzącej masy i zdecydowanie trwali w szyku bojowym. Dopiero po klęsce barbarzyńców Hagan zgromadził wojska i sam ruszył do walki. Salbian zaś upadł na duchu z powodu niezliczonej mnogości wojska przeciwnika. O drugiej straży nocnej porzucił przełęcze i wrócił do Priskosa. Opis ten to typowy przykład walk, jakie toczyli wówczas Rzymianie, którzy mieli stały deficyt wojska. Wojsko Awarów, a zwłaszcza
słowiańskie oddziały były wielokrotnie liczniejsze, także Rzymianie w pewnym momencie walczyli tylko i wyłącznie pod osłoną własnych umocnień. Natomiast widać tutaj też, jak Awarowie traktowali Słowian jako pewnego rodzaju ludzi, którzy idą na stracenie w pierwszym ataku, a dopiero w kolejnych atakach szły do walki wojska awarskie, które Awarowie starali się za wszelką cenę chronić, a także z tego powodu, że liczba Awarów była dosyć ograniczona, ponieważ byli to ci, którym udało się przedrzeć przez cały step i z Mandżurii dzisiejszej dotrzeć aż do Panonii, w taką najbardziej chyba epickiej migracji epoki średniowiecznej przez 6000 kilometrów ucieczki ludu Żołżan przed Turkami, ludu, który stał się w stepie później, czy w Panonii, znany jako właśnie Awarowie. Z początkiem jesieni Stratek zwinął obóz i przybył do Bizancjum, a niezdolni do walki Rzymianie rozeszli się po Tracji, aby pożywić się we wsiach. Tu jak widać sposób zaopatrzenia wojska poprzez kwaterowanie po wsiach własnego kraju. No jest to stosowane jak najbardziej, to zupełnie już średniowieczna metoda aprowizacji, nieznana w Imperium Romanum epoki starożytnej, kiedy to tylko w obcym terenie wojsko żywiło się na koszt tubylców, natomiast na obszarze rzymskim to oczywiście była rzymska logistyka, która zaopatrywała żołnierzy we wszystko, co jest potrzebne. Często to zaopatrzenie, na przykład w żywność, kupowano w krajach barbarzyńskich, po drugiej stronie Renu lub też po drugiej stronie Dunaju. Stąd też stacjonowanie Rzymian nad Limesie Reńskim, nad Reńskim czy też nad Dunajskim było związane z wielkim boomem ekonomicznym po drugiej stronie barbarzyńskiej, stronie obu tych rzek, ponieważ tam właśnie były dostawy dla armii rzymskiej, dostawy przede wszystkim związane z żywnością. Tu jak widać, Rzymianie muszą już w Tracji własnych obywateli objadać. Z nastaniem wiosny cesarz wysłał nad Dunaj stratega, aby uniemożliwił plemionom sklawenów przeprawienie się przez rzekę i zmusił ich do pozostawienia Tracji w spokoju. Cesarz powiedział Priskosowi, że barbarzyńcy się nie uspokoją, jeżeli wojsko Rzymian nie będzie dobrze strzegło Dunaju. Przez to Priskos objął stanowisko dowódcy jazdy. Gęcona zaś cesarz kazał postawić na czele dużego oddziału piechoty. Tak więc w połowie wiosny wojsko bizantyjskie gromadziło się w pobliżu Heraklei. Hagan wysłał poselstwo do Priskosa w sprawie dochowania zawartego już paktu między Awarami a Rzymianami. Priskos, nie spiesząc się z odpowiedzią, oznajmił, że wyrusza na wojnę ze sklawenami i że wojna z Getami nie narusza układów z Awarami. A więc znów mamy sytuację trochę taką analogiczną do tego, co działo się na terenie Kresów Rzeczypospolitej, która zazwyczaj miała pokój zawarty z Turcją, z Portą Ottomańską, ale prowadziła regularne walki z Tatarami, którzy byli wasalami Turcji. Z drugiej strony Turcja miała zawarty pokój z Rzeczpospolitą, ale z drugiej strony prowadziła regularną obronę przed kozakami, którzy najeżdżali na ziemie tureckie, docierając nawet w pobliże Konstantynopola, ówczesnego już Stambułu. A tak działo się w wieku VI, pod jego koniec. 12 dnia Stratek wystawił flotę i przepłynął rzekę, a kiedy dowiedział się, że Ardagast zebrał wielką liczbę sklawenów z dalekich stron w celu zdobycia łupu, o północy wyruszył w drogę. Z dalekich stron, a więc poza samej Dacji, przybywali Słowianie, żeby udać się na łupienie rzymskich prowincji. No i to jest też pewnego rodzaju, można powiedzieć, wskazówka, że Słowianie stanowili jednak pewnego rodzaju jedność etniczną, może nie polityczną, aczkolwiek tutaj wspólny polityczny plan złupienia rzymskich prowincji występuje i to można dać tym wszystkim, którzy dzisiaj negują to, że Słowianie istnieli jako pewnego rodzaju wspólnota, mówiąc tylko i wyłącznie o jakichś tam odrębnych plemionach, które sobie gdzieś tam mieszkały. No przynajmniej w Dacji, nad Dunajem, kiedy chodziło o napadnięcie na rzymskie prowincje, to Słowianie wspólnotę absolutnie stanowili. Kiedy Ardagast pożegnał marzenia senne i obudził się z powodu nagłej wrzawy,
Skoczył na konia bez uprzęży i rzucił się do ucieczki. Jego barbarzyńcy zaatakowali Rzymian i zsiadłszy z koni, przystąpili do walki wręcz. No tu jest rzecz ciekawa, że Słowianie jeżdżą konno i to nie tylko sam wódz, co można by jeszcze zrozumieć, ale całe wojsko jeździ konno, aczkolwiek do walki idzie pieszo. A tak samo jak czynili też wówczas Germanie. Ludy północy, ludy leśnej strefy borealnej długo, długo jeszcze preferować będą walkę pieszo, aczkolwiek jeździć będą konno. Ale gdy nie mogli podołać sile przeciwnika, ratowali się ucieczką na bezdroża. Artagast uprzedził ich ucieczkę z wrodzoną sobie zdolnością, ale spotkał go bardziej złowieszczy los, bo wpadł na pień jakiegoś dużego drzewa. Więc tu mamy takie szczegóły, których kroniki łacińskie nigdy nam nie dostarczą, że wódz ginie ze zderzenia z drzewem. Tam stałby się dla ścigających zdobyczą nader pożądaną, gdyby rzeka nie okazała się dla niego ratunkiem. A zatem wódz wcale nie zginął, tylko się obił o drzewo. Przepłynąwszy ją, uniknął niebezpieczeństwa. Rzymianie oddali na łup miecza mnóstwo sklawenów. Ziemię podległą Artagastowi spustoszyli, a jeńców zakutych w dyby wysłali do Bizancjum. Czyli w tym przypadku mamy pewną wyprawę związaną z odwetem, spustoszenie ziemi. Mnóstwo ludzi zginęło, to zresztą jest też cechą tutaj tych walk, że będą zabijanie jeńców, ale też niektórych jeńców wysyła się jako niewolników, w tym przypadku do Konstantynopola. Kiedy Priskos zapanował nad sytuacją, a była to bunt wojska z powodu niesprawiedliwego podziału łupu, wysłał do cesarza owoce swego trudu, ubezpieczywszy zdobycz 300 żołnierzami pod dowództwem Tatimira. Tatimir jest postacią, która będzie odgrywała pewną rolę, znamy go z imienia i to imię może być tłumaczone i poprzez język słowiański, i poprzez język germański. Ale w tym przypadku zakłada się, że Tatimir jednak jest Słowianinem. I był to jeden z tych Słowian, którzy byli na służbie rzymskiej, a zatem występowali przeciwko swoim własnym rodakom, jeśli tak można powiedzieć, ale tutaj znów no, można powiedzieć, że w tej epoce pewnego rodzaju poczucie wspólnoty z całą pewnością było, ale poczucie interesu, czyli tego, czyją służbę wybrać, było mocniejsze niż poczucie wspólnoty. Tatimir zatem wyruszył w drogę do Konstantynopola, ale szóstego dnia natknął się na sklawenów i niespodziewanie znalazł się w niebezpieczeństwie. Około południa bowiem, gdy konie pasły się na trawie, na spokojnie i beztrosko buzujący napad oddział barbarzyńców. Kiedy podniósł się krzyk, a Rzymianie musieli stanąć do walki bez koni, Tatimir z garstką żołnierzy wyrwał się do przodu, ale gdy znalazł się blisko barbarzyńców, wpadł w wielkie tarapaty. Nie mogąc podtrzymać walki twarzą w twarz, rzucił się do ucieczki, trafiony zaś strzałami, lecz nieśmiertelnymi, ledwie uniknął niebezpieczeństwa. Następnie zjawiła się piechota Rzymian, która ocaliła Tatimira i wydała jeszcze bitwę z Klawenem. W bardzo krwawej walce, jaka się wywiązała, Rzymianie pokonali sklawenów, dokonali wielkiej rzezi, a wziąwszy do niewoli 50 jeńców barbarzyńskich, powrócili do obozu i ocalili zdobycz rzymską przed sklawenami. Następnie Tatimir, kiedy podleczył już nieco rany, przybył do Bizancjum ze wspaniałym łupem. Cesarz, uradowany biegiem wydarzeń, spędził noc w największej świątyni stolicy, a następnie wraz z ludem zanosił błagalne modlitwy, prosząc Boga, aby zesłał jeszcze znaczniejsze triumfy. No zatem mamy tutaj Rzymian, którzy bronią łupów zdobytych i do tego jeszcze biorą dodatkowo do niewoli 50 Słowian, zapewne o wielu więcej zabijając wcześniej. Tymczasem główny dowódca Priskos polecił żołnierzom wyjść na zwiady. Następnego dnia nie stwierdził obecności wroga na tym terenie, przeto polecił Aleksandrowi o świcie posunąć się poza rzeką Helibakię. Aleksander przepłynął więc pobliską rzekę i napotkał sklawenów. Barbarzyńcy zaś, zauważywszy obecność wroga, rzucili się do ucieczki w kierunku pobliskich bagien i podmokłego lasu. No to już właśnie w strategii konie autor
Anonimowy pisał, że Słowianie jak uciekają, to właśnie na bagna i do lasu. Rzymianie jednak postanowili ich dopaść. Gdy tylko znaleźli się na mokradłach, sami popadli w tarapaty, nie do przezwyciężenia. I zginąłby cały ich oddział, gdyby Aleksander prędko nie wyprowadził Rzymian z bagien. A więc mamy dowód, że Rzymianie na bagna z kolei kompletnie sobie nie radzili. Natomiast dowódca Aleksander otoczył teren i próbował go podpalić. Jednak słaby płomień zmalał pod wpływem wilgoci i nie sprzyjał jego planom. Wśród barbarzyńców zaś był pewien Gepida, urodzony niegdyś w wierze chrześcijan. Ten zbiegł do Rzymian i wskazał im przejście. A zatem dla tych, którzy wątpiliby w to, czy mogli do wspólnoty słowiańskiej dołączać Germanie, mają tutaj świadectwo źródła. Gepida. Gepidzi mieszkali wówczas na obszarze Panonii nad rzeką Cisą. Tam zostali rozgromieni przez Longobardów i przez Awarów w roku 567. To zwycięstwo było tak kompletne, że Longobardowie wpadli w panikę, co zrobili, i bojąc się Awarów, uciekli aż do Italii, nad którą zapanowali. Natomiast tutaj jakieś 30 lat po tych wydarzeniach jest w dalszym ciągu ktoś, kto identyfikuje się jako Gepida, urodzony niegdyś w wierze chrześcijan, czyli przypuszczalnie właśnie w tym ariańskim królestwie Gepidów, ale teraz dołączył do Słowian. W związku z tym jest rzeczą całkowicie naturalną, że podczas ekspansji Słowian ludność germańska, która nie uciekła przed Słowianami, po prostu dołączała i przez pewien czas nawet zachowywała swoją tożsamość etniczną, aż nie uległa slawizacji. Także i na terenie Polski było to czymś całkowicie naturalnym, że lokalni Germanie, którzy tutaj sobie gdzieniegdzie pomieszkiwali, mogli po prostu stać się w przyszłości Słowianami. Opowieści o pustce osadniczej są oczywiście opowieściami znacznie przez archeologów przesadzonymi. Oczywiście spadek produkcji rolnej da się zauważyć pod koniec epoki starożytnej, ale do całkowitego wyludnienia tych ziem nigdy nie doszło, zwłaszcza na kilkadziesiąt lat. Po prostu Słowianie zastali tutaj ludność miejscową, w tym również i Germanów. Rzymianie opanowali przejście i ujęli barbarzyńców. Aleksander zaś badał ich na torturach i próbował dowiedzieć się, z jakiego plemienia pochodzą Skwytani. Barbarzyńcy wpadli w rozpacz i oznajmili, że przyjmą śmierć na torturach, znosząc cierpienia, biczowania, jakby na obcym ciele. No widać, tortury rzymskie polegały na chłoście, była to najprostsza forma torturowania w warunkach polowych przez bicie ludzi, natomiast Słowianie nie chcieli się przyznać, z jakiego są plemienia. No i tutaj też mamy dokładnie widać, w jaki sposób Rzymianie w tej epoce, pewnie wcześniejszej, zbierali informacje o tym, kto mieszka po drugiej stronie Dunaju czy też Renu. Więc jak widać, były to dosyć skuteczne środki zbierania informacji. No oczywiście, jeśli informator chciał współpracować. Tutaj, jak widać, Słowianie nie chcieli, co było na tyle ważne, istotne i być może niezwykłe, że Teofylakt Symokatna odnotował to w swojej historii. Gepida zaś opowiedział wszystko i wyjawił sprawy szczegółowo, twierdząc, że jeńcy podlegają Musokiosowi, w języku barbarzyńców zwanemu królem, że Musokios biwakuje w odległości 30 parasangów, a tych, których schwytano, wysłał na zwiady w celu oszacowania wielkości wojska rzymskiego i że dowiedział się o nieszczęściach, jakie niedawno spotkały Artagasta. Mamy zatem władcę tutaj wspomnianego słowiańskiego. W swoim języku zwany jest królem. No i to jest bardzo ciekawa rzecz. W języku greckim, pisany jest ten tekst, użyto wyrazu riga, czyli łacińskiego rex. Natomiast jak po słowiańsku był zwany wówczas król, tego nie wiemy i bardzo żałujemy, że tego nie wiemy, ponieważ mielibyśmy tutaj świadectwo języka słowiańskiego, a tak mamy tylko imię Musokios, co niektórzy jako Musok tłumaczą, ale inni robią z tego Murzyka lub też Murzoka, czyli go biorąc
człowieka, chłopa, faceta, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, więc byłoby to określenie takie trochę nieformalne na szefa tej grupy Słowian, że tak użyję znów słowa bardzo nieformalnego, ale tego właśnie szefa nazywa Teofylakt królem. 30 parasangów, natomiast to przeszło około 160 kilometrów. Doradzał też Gepida Rzymianom, aby dokonali gwałtownego napadu i pojmali barbarzyńcę, czyli tego Musokiosa. Aleksander zatem zjawił się u Priskosa z jeńcami, a główny dowódca skazał ich na śmierć. U stratega znalazł się również ów barbarzyńca Gepida i opowiedział dokładnie Priskosowi o zamiarach barbarzyńców, proponując mu, aby ich zaatakował, zapewniając o powodzeniu działań przy użyciu podstępu. Priskos przyjął te słowa z zadowoleniem i obdarowawszy zbiega wspaniałymi darami oraz pozyskawszy takimiż obietnicami, wysłał go, aby wyprowadził w pole barbarzyńców. Przeto Gepida zjawił się u Musokiosa i chciał zabrać od niego mnóstwo monoksyli, czyli tych właśnie dłubanek z jednego pnia, aby przeprawić ludzi pobitych razem z Artagastem. Musokios, biorąc to, co uknuto podstępnie, za nadzwyczajną okazję dał mu łodzie dla ocalenia ludzi Artagasta. Wziąwszy więc 150 łódek i 30 wioślarzy, pojawił się na przeciwnym brzegu rzeki, którą mieszkańcy nazywają Paspirios. Priskos zaś, na dany znak, rozpoczął o świcie marsz. Tymczasem Gepida, w tajemnicy przed tymi, którzy z nim przybyli, o północy pojawił się u polemarchy Rzymian, radząc, aby paszczą miecza wymordować barbarzyńców na straży. Zatem strateg przygotował oddział 200 ludzi i dał ich pod dowództwo Aleksandra. Kiedy wojsko Rzymian zbliżyło się do rzeki Paspirios, Gepida osadził Aleksandra w zasadzce. Gdy zaś nastała noc, barbarzyńcy, którzy byli pijani, pogrążyli się w sennych marzeniach. Gepida natomiast obmyślał, jak ich zgubić. O trzeciej straży nocnej, oddaliwszy się nieco, zjawił się w zasadzce i wyprowadził z niej Aleksandra. Skierowawszy Rzymian do rzeki Paspirios, ustalił z nim umówione hasło i ruszył do barbarzyńców. Kiedy ci jeszcze spali, Gepida dał znak Aleksandrowi za pośrednictwem awarskiej pieśni. Wtedy Aleksander napadł na barbarzyńców i położył kres ich snom i życiu. A zatem, jak widać, atak przeprowadzony podstępnie. Gepida bierze na siebie rolę kogoś, kto będzie wyprowadzał Słowian w pole i bardzo skutecznie to robi. Natomiast ciekawą jest rzeczą, że sygnał do ataku jest za pośrednictwem awarskiej pieśni. Tu o Awarach nie ma mowy, są tutaj sami Słowianie. Niemniej jednak, jak widać, śpiewanie awarskiej pieśni w słowiańskim obozowisku wówczas nie było niczym niezwykłym. Stąd Gepida mógł sobie właśnie na taką pieśń pozwolić. Pieśń zarazem była to na tyle odmienna, że nie mógł jej zaśpiewać przypadkowo być może żaden Słowianin. Dlatego też mogła ta awarska pieśń być sygnałem dla spiskowców. Gdy zaś stał się właścicielem łodzi, wysłał poselstwo do stratega, aby przyspieszył atak. Priskos zabrał ze sobą 3000 ludzi i rozdzieliwszy ich na łodzie, przepłynął rzekę Paspirios. O północy rozpoczął marsz. Barbarzyńca, zamroczony mocnym winem, był zgubiony. Obchodził bowiem owego dnia święto żałobne na cześć zmarłego brata, jak nakazywał obyczaj. Nastąpiło więc wielkie zamieszanie. Barbarzyńcy pochwycono żywego, Rzymianie zaś całą noc pławili się we krwi. A zatem, jak widać, hołdowanie zwyczajom religijnym, które wymagały podczas opłakiwania zmarłego brata masowego pijaństwa, czy rzeczywiście było to pijaństwo za pomocą mocnego wina, czy też jest to pewnego rodzaju motyw literacki, mocne wino pili scytowi, ludzie północy, a Słowianie tutaj może zamroczyli się jakimś innym alkoholem, nie jest istotne. Istotne jest, że w wyniku tego właśnie pijaństwa, nie spodziewający się niczego, Musokios wpada w ręce Rzymian, a jego ludzie są mordowani. Dopiero o świcie strateg położył kres rzezi,
Trzeciego dnia o świcie Strateg przetransportował bagaże i wojsko. Rzymianie jednak, pewni siebie, na skutek biegu wydarzeń, pogrążyli się w rozpasaniu, oddali się pijaństwu i nieobyczajnym zachowaniem zhańbili szlachetne obyczaje, całkiem zaniedbując straże, które zwykli nazywać w języku rzymskim skulaka. Tymczasem strona pokonana zebrała się i odwzajemniła Rzymianom atak. A zatem, jak widać, pociąg do alkoholu był nie tylko usłowem, ale w identyczny sposób w rzymskim wojsku. I nastąpiłby odwet gorszy od ataku, gdyby Genson nie odniósł zwycięstwa w walce, ustawiwszy wokół siebie piesze wojska. O świcie Priskos kazał wbić na pal strażników, a niektórych żołnierzy okrutnie wychłostać. Wbijanie na pal to już jest zapowiedź nowych czasów, średniowiecznych i pełnych zwyczajów, które wówczas na pograniczu stepu i terenów cywilizowanych panowały, a które były to zwyczaje, no, wbijanie na pal raczej nieznane jeszcze w epoce rzymskiej, gdzie raczej winnych krzyżowano niż wbijano na pal. Cesarz posłał Tatymira do głównego dowódcy z rozkazem cesarskim. Rozkaz polecał Rzymianom spędzić porę zimową w tym samym miejscu. Kiedy przybył Tatymir i ogłoszono treść cesarskiego rozkazu, wojsko ogarnęła wrzawa. Lud Rzymian buntował się, odrzucając słowa cesarza, ponieważ pragnął spędzić porę zimową w domu i nie chciał przebywać w kraju barbarzyńców. Mówili bowiem, że mrozy bywają tam nie do wytrzymania, a gromady barbarzyńców nie dają się pokonać. Strateg taktyczną namową załagodził niezadowolenie wojska. Gdy zaś żołnierze się uspokoili, główny dowódca zwinął obóz w kraju barbarzyńców. A zatem sama myśl o tym, że mogłaby zimować po drugiej stronie Dunaju, była dla Rzymian wówczas przerażająca. Ale cesarz Maurycjusz dążył do tego, co zresztą stanie się powodem jego zguby. Cesarz odwołał Priskosa ze stanowiska polemarchy, a nowym dowódcą, naczelnym Rzymian, mianował swego brata Piotra, tego, którego podejrzewa się, że mógł być autorem Strategikonu. Priskos, nie wiedząc o tym, zebrał wojsko i przekroczył rzekę. To znaczy wrócił na terytorium rzymskie. Zbraniał się bowiem przed tym, aby mnóstwo wojska przebywało na ziemię barbarzyńców, w obawie, że mogą oni niespodziewanie dokonać napaści i zabrać zdobycz. Hagan bardzo się dziwił, kiedy usłyszał o wycofaniu się Rzymian. Wysłał więc posłów do Priskosa, chcąc się dowiedzieć przyczyny odwrotu. Priskos zaś zwodził Hagana najbardziej przekonującymi słowami. Po trzech dniach doniesiono Priskosowi, że Hagan ma zamiar zaatakować wojska Rzymian i że wydał rozkaz rzeszom Słowian, aby przeprawiły się przez Dunaj. Rzymianie wysłali nowego posła, Teodora, lekarza, na rozmowy z Haganem Awarów i Hagan tak odpowiedział posłowi Rzymian. Pojednam się z Priskosem, Teodorze. Niech on też będzie mi zacnym przyjacielem, lecz niech i Hagan nie będzie pozbawiony łupu. Napadł on Priskos na mój obszar i zabłądził do moich poddanych. A więc w tym przypadku Hagan uznaje się za władcę, właściciela, pana, zwierzchnika tych Słowian Musokiosa, na których napadł Priskos i żąda za to w jakiś sposób odszkodowania. Rzymianie oddali więc Haganowi jeńców, a pozostałą część łupu zostawili sobie i zakończono spór. Hagan zaś, zadowolony ze zwrotu barbarzyńców, udostępnił Rzymianom prawo przejścia przez swój teren. W ten sposób oddali oni darmo Haganowi 5000 ludzi i zjawili się w Dielispera. Strateg zaś przybył do Bizancjum, wtedy cesarz skrytykował Priskosa za błędy i zarzucił mu naiwność z powodu bezmyślnego oddania zdobyczy barbarzyńcom. Nowo mianowany strateg Piotr udał się do Odessos, to dzisiejsza Warna. Czwartego dnia strateg zawiadomił cesarza o buncie wojska, a po opuszczeniu Odessos udał się na tereny dotknięte nieszczęściem. Kiedy zbliżał się do Marcjanopolis, wysłał do przodu 1000 ludzi.
Ci właśnie napotkali 600 sklawenów prowadzących wielką zdobycz Rzymian. Zniszczyli oni Zaldapę, Ad Akwas i Skopis. Ponadto uprowadzili napotkany nieszczęśników. Mieli też bardzo wiele wozów wypełnionych dobrami pochodzącymi z grabieży. Kiedy barbarzyńcy zobaczyli Rzymian, a potem spotkali się z nimi oko w oko, przystąpili do mordowania jeńców. Mordowano więc wziętych do niewoli mężczyzn, począwszy od młodzieży. Skoro zaś walka stała się dla barbarzyńców nieunikniona, połączyli wozy i ustawili z nich wał, a w środku obwarowania umieszczając kobiety razem z dziećmi. No jak widać, Słowianie znali taktykę walki z wozów połączonych ze sobą, taktykę, którą i wcześniej stosowano w świecie starożytnym i później w średniowieczu do perfekcji tą taktykę doprowadzili oczywiście husyci, zwłaszcza zwani taborytami. Natomiast tu jest rzecz ciekawa, że w obliczu wroga Słowianie zabijają jeńców mężczyzn, przypuszczalnie po to, żeby nie zaatakowali ich od tyłu. Natomiast kobiety i dzieci chronią, oczywiście są to wzięte do niewoli, rzymskie kobiety i dzieci chronią za tym wałem z wozów. A Rzymianie, które znajdowali się w pobliżu getów, jest to starsze imię barbarzyńców. Ten dopisek to nie jest mój, tylko to jest dopisek samego Teofylakta, który się zorientował, że może być pewna konfuzja jego czytelnika, kim są ci geci. Nie mieli odwagi rozpocząć walki, obawiali się bowiem oszczepów rzucanych na konie przez barbarzyńców z obozu. Wtedy dowódca rzymski imieniem Aleksander w ojczystym języku Rzymian polecił im zejść z koni i przystąpić do walki wręcz. No i tu jest ciekawe pytanie, cóż to znaczy ojczysty język Rzymian? Oczywiście mogła to być łacina, ale czy wtedy by szczególnie podkreślał to Teofylakt, że był to ojczysty język Rzymian? W czasach cesarza Maurycjusza łacina wciąż jeszcze była językiem komendy wojskowej. Tylko możliwe, że ta komenda wojskowa była już coraz gorzej rozumiana, podobnie jak komenda wojskowa armii austro-węgierskiej, zwłaszcza w austriackiej części, ale i węgierskiej również, bywała nieraz niezrozumiała dla ludzi nie mówiących językiem niemieckim, czy też węgierskim, tej drugiej części. W związku z tym ojczysty język Rzymian to może być już greka, czyli ten język, w którym pisze swoje dzieło Teofylakt Symokatta. Ale może to być również język ojczysty żołnierzy. A językiem ojczystym żołnierzy pod koniec VI wieku była już łacina prowincjonalna, bardzo odmienna od tej łaciny, z powrótku się stająca bardzo odmienna od łaciny oficjalnej. A do tego rzymscy żołnierze byli bardzo często rekrutowani spośród barbarzyńców, spośród Germanów, spośród Hunów, spośród Słowian. No więc zagadką jest, cóż to jest za ojczysty język Rzymian, którym zwrócił się ich wódz imieniem Aleksander. Najpewniej jest to jednak język grecki. Kiedy zeszli z koni i przystąpili do obozu, rozpoczęła się wymiana pocisków. Gdy bitwa trwała po obu stronach, jeden z Rzymian wyskoczył do przodu i wtargnął do jednego z wozów tworzących wał broniący obozu barbarzyńców, a następnie stanął na nim i ciął mieczem tych, którzy się do niej zbliżali. Barbarzyńców spotkała więc nieodwracana klęska, gdyż Rzymianie rozbili ich obóz. Wykluczywszy możliwość ocalenia się, wymordowali pozostałą część jeńców. A Rzymianie, mimo silnego atakowania, po długim czasie dopiero i z trudem wybili barbarzyńców w obozie. Następnego dnia zwycięzcy opowiedzieli dowódcy dokładnie, co się wydarzyło. A ten, gdy piątego dnia znalazł się na tym terenie i zobaczył, czego dokonali ci, których wysłał do przodu, wynagrodził wyróżniających się za męstwo. A więc jak widać, zabicie jeńców było z obu stron praktykowane. Brat cesarski zwichnął nogę na polowaniu i z powodu powolnego działania otrzymał naganę od cesarza. Piotr, nie mogąc znieść tej nagany, otrzymanej na piśmie od cesarza, jeszcze wyczerpany chorobą, przyspieszył pochód i w czterech przemarszach dotarł do siedzib sklawenów. 10 dnia cesarz Maurycy wysłał do brata pismo z poleceniem, aby zatrzymał się w Tracji. Maurycy dowiedział się bowiem, że hordy sklawenów nasilają ataki na Konstantynopol. Stamtąd stratek przybył do twierdzy Piston,
a potem do Zaldapy. Czwartego dnia zaś Piotr znalazł się w pobliżu rzeki Dunaj. Zebrał 20 ludzi i polecił im przeprawić się przez nią, aby rozeznali się w manewrach nieprzyjaciela. Gdy ci przepłynęli na drugi brzeg, wszyscy zostali ujęci. A przyczyna tego była następująca. Ci, których wysłano na zwiady, zwykli zawsze w nocy maszerować, a z nastaniem dnia udawać się na wypoczynek. Poprzedniej nocy pokonali oni długą drogę i zmęczeni po niej o świcie udali się na spoczynek w pobliskie zarośla. O trzecim świcie, kiedy wszyscy jeszcze spali i nikogo nie było na straży, obok zarośli pojawili się barbarzyńcy. Sklawionowie zeszli z koni, ponieważ zamierzali ochłonąć i dać im trochę wytchnienia. Wtedy, przypadkowo, Rzymianie zostali dostrzeżeni. Nikczemni sklawionowie poddali schwytanych jeńców torturom, aby opowiedzieli szczegółowo, jakie Rzymianie mają zamiary. W takiej sytuacji brańcy zwątpili w ocalenie i opowiedzieli wszystko dokładnie. No jak widać, rzymskie siły specjalne nie były szczególnie wartościowe w owej epoce. Nie tylko dali się zaskoczyć bez straży, śpiąc wszyscy w zaroślach, ale również opowiedzieli wszystko Słowianom na torturach tak jak trzeba. Wcześniej Słowianie odmawiali z kolei podania tego, z jakiego nawet plemienia pochodzą, również będąc torturowani. Pirogos zaś, dowódca plemienny owej grupy barbarzyńców, zebrawszy siły, obozował przy przeprawach rzecznych i ukrywał się w lasach, niewidoczny, jak winne grono przykryte liśćmi. Strateg zaś, brat cesarza, nie wierzył, że tam przebywają wrogowie i polecił wojsku przeprawić się na drugi brzeg. Zatem, kiedy tysięczne wojsko przepłynęło rzekę, wszystkich wybili barbarzyńcy. Dowiedziawszy się o tym, strateg nalegał, aby wojsko przechodziło nie podzielone na mniejsze grupy, lecz jednocześnie, żeby przeprawiające się przez rzekę małe oddziały nie padały ofiarą nieprzyjaciół. Kiedy wojska rzymskie wystąpiły w szyku bojowym, na brzegu rzeki stanęli barbarzyńcy. Rzymianie zaczęli obrzucać ich pociskami z łodzi, a barbarzyńcy nie mogą wytrzymać pod nawałą pocisków, pozostawili brzegi niestrzeżone. Zginął więc ich dowódca, którego wymieniliśmy wcześniej pod imieniem Pirogosta. Strzała bowiem ugodziła go w okolicy pachwiny, a ponieważ cios był krytyczny, dotknęła go śmierć. Oto widać, że znaleziono zwłoki tegoż Pirogosta i obejrzano dokładnie, gdzie trafiła go strzała, co było przyczyną śmierci. Tak więc po śmierci Pirogosta wrogowie rzucili się do ucieczki. Rzymianie zatem opanowali brzeg rzeki, a następnie wybili znaczną część barbarzyńców, resztę zmuszając do ucieczki. Nie mogąc prowadzić dalszego pościgu z powodu braku koni, wrócili do obozu. Następnego dnia ci, którzy prowadzili wojsko, pobłądzili, na skutek czego dotknął je brak wody, dodatkowo pogarszając sytuację. Kiedy żołnierze nie wytrzymywali braku wody, gasili pragnienie winem. Trzeciego dnia ciężka sytuacja pogorszyła się i zginęłoby całe wojsko, gdyby pewien ujęty barbarzyńca nie wskazał im rzeki Helibaki, oddalonej o 4 parasangi, czyli 20 kilometrów. Przeto Rzymianie o świcie znaleźli się nad wodą. Jedni klęcząc, chciwie brali ją do ust, inni pochyleni czerpali wodę rękami, jeszcze inni nabierali do dzbanów. Ponieważ na przeciwnym brzegu rzeki był gęsto zarośnięty wąwóz, a barbarzyńcy tam właśnie się ukryli, była to dla Rzymian wielka groźba. Barbarzyńcy bowiem obrzucali pociskami czerpiących wodę i z tej strony groziła im niespodziewana śmierć. Przymusowa sytuacja dawała do wyboru albo wyrzec się wody i umrzeć z pragnienia, albo mieć wodę i zginąć. Tymczasem Rzymianie zbudowali barki i przepłynęli rzekę, aby zobaczyć wroga. Gdy tylko żołnierze zjawili się na przeciwnym brzegu, barbarzyńcy pokonali ich w gwałtownym ataku. Pobici Rzymianie rzucili się do ucieczki. Ponieważ Piotr został pokonany przez barbarzyńców, strategiem został Priskos, a Piotr, pozbawiony władzy naczelnej, przybył do Bizancjum. I wojna jednak się zakończyła. Zakończyła się kolejnym traktatem pokojowym, który zawarli oczywiście Rzymianie z Awarami. Uzgodniono, że granicą między Rzymianami a Awarami staje się Dunaj,
Przeciwko Sklawenom zaś wolno było przekraczać rzekę. Czyli Awarowie, którzy uważali Słowian za swoich poddanych, tu jednak przyznają Rzymianom prawo do karania swoich poddanych w sposób, jakim Rzymianom przyjdzie do głowy, czyli Rzymianie mogli przekraczać rzekę Dunaj. Kolejna wojna, już właściwie ostatnia za panowania cesarza Maurycjusza, wybucha w roku 602, w roku jego śmierci. Priskos zebrał 4000 ciężkozbrojnych, polecił im przepłynąć rzekę i zbadać manewry wroga. Zgodnie z poleceniem przeprawili się przez pobliską rzekę i w ten sposób znaleźli się w pobliżu trzech osad Gepidów. A zatem, jak widzimy, Gepidowie, którzy zostali całkowicie wytrzebieni w roku 567 przez Longobardów i Awarów, tak utrzymuje historia, tutaj mają swoje trzy osady, które są rozłożone w kraju Słowian, w słowiańskiej Dacji. W związku z tym możemy założyć, że nie tylko poszczególni barbarzyńcy, poszczególni Germanie dołączali do Słowian, ale że całe osady germańskie mogły być, pozostawać w dalszym ciągu wśród, na terytorium, które było w całości już opanowane przez Słowian. Więc zakładanie, że w starożytności czy w epoce wczesnego średniowiecza bywały tereny monoetniczne, no jest pewnego rodzaju założeniem bardzo naiwnym. Nawet jeśli dochodziło do okrutnych bestiarz, do rzezi jeńców, do porywania tychże jeńców, to były również miejsce na pewnego rodzaju spokojne trwanie ludzi, którzy wcześniej mieszkali na tym terenie, mieszkali sobie również dalej po zmianie dominującej władzy czy dominującego etnosu. Barbarzyńcy, nie wiedząc nic o wydarzeniach poprzedniego dnia, ucztowali dla uczczenia miejscowego święta. Porzuciwszy troski, świętowali całą noc, spędzając na pijaństwie. A zatem piją nie tylko Słowianie, nie tylko Rzymianie, ale i Germanie. Wszyscy piją. Rzymianie zaś o tak zwanym wczesnym świcie, jeszcze w mrokach ustępującej nocy, napadli na hulających barbarzyńców i dokonali wielkiej rzezi. Zapili bowiem 30 tysięcy barbarzyńców. Wziąwszy też wielu jeńców, przepłynęli rzekę z powrotem i łup dostarczyli bezpiecznie Priskosowi. 20 dnia barbarzyńcy zgromadzili siły nad tą samą rzeką. Dlatego Priskos wrócił również nad Tisę. Rozegrała się na tym terenie wielka i bardzo ważna bitwa. Barbarzyńcy, krótko mówiąc, poważnie pokonani, tego dnia potopili się w wodach rzeki, a razem z nimi zginęły liczne grupy Sklawenów. No to teraz pytanie, kim są ci barbarzyńcy cały czas opisywani, których 30 tysięcy zabito? Muszą to być ci z tych trzech osad Gepidów. A zatem cała ta walka wówczas jest walką przeciwko jeszcze germańskim Gepidom, którzy trwają tam wciąż na tych terenach już zdominowanych przez Słowian. Natomiast Słowianie towarzyszą Germanom we wspólnej walce przeciwko Rzymianom. W następstwie porażki wielu barbarzyńców wzięto do niewoli. Pojmano więc 3000 Awarów, 6000 innych barbarzyńców i 8000 Sklawenów. Mamy liczby, które podają wziętych do niewoli, ale są też może pewne rodzaje proporcje ludności zasiedlającej wówczas ten kraj sąsiadujący z Rzymian. A zatem Awarowie są mniejszością, 3000 wobec 14200 pozostałych wziętych do niewoli barbarzyńców, ale Słowianie są większością, ale nie całkowicie dominującą, ponieważ Awarowie i ci inni barbarzyńcy to jest 9200 ludzi wobec tylko 8000 Słowian. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że może to być bardzo niemetodologiczne, jeśli liczbę wziętych jeńców przekładamy na demografię kraju, ale jakieś wyobrażenie na pewno nam to daje. Tak więc jeńców związano, a łupy Stradek wysłał do miasta Tomis. Zanim cesarz został powiadomiony o wydarzeniach, Hagan wysłał posłów do Maurycego, starając się odzyskać jeńców. Maurycy zaś, przerażony pogróżkami barbarzyńcy i zwiedziony jego mową, wysłał polecenie Priskosowi, aby oddał Haganowi pojmanych Awarów. W ten sposób z Tomis przekazano barbarzyńców Haganowi. A zatem Hagan się upomina tylko o Awarów.
wzięci do niewoli Słowianie i wzięci do niewoli inni barbarzyńcy, czyli na przykład Gepidowie, mogą sobie w tej niewoli zostać. Awarów to nie obchodzi. To jest pewnego rodzaju właśnie sposób dosyć bardzo instrumentalnego traktowania Słowian przez Awarów. Z nastaniem lata cesarz Maurycy dowiedział się, że chytry Hagan zwleka z wojną do momentu, gdy wojska Rzymian będą rozproszone, aby w gwałtownym ataku uderzyć na okolice Bizancjum. Polecił więc strategowi, był nim znowu jego brat Piotr, opuścić Adrianopol i obsadzić przeprawy na Dunaju. Piotr przygotował się do założenia obozu wśród plemion Sklawini, czyli kraje Słowian po drugiej stronie Dunaju. Guduis, jego zastępca, przekroczył rzekę i mnóstwo nieprzyjaciół wymordował paszczą miecza. A zdobywszy wielu jeńców, zyskał wielką sławę. Rzymianie próbowali wrócić przez rzekę na swój teren, ale Guduis chwilowo zabronił im to czynić. Tymczasem Hagan dowiedział się o napadach Rzymian. Wysłał więc Apsicha z wojskami, aby zniszczył plemię Antów, które było wtedy sprzymierzeńcem Rzymian. Antowie to jest to słynne plemię, które walczyło w IV wieku z Ostrogotami, którego król Bos został zamordowany wraz z całą arystokracją. Później Antowie są przez Jordanesa określani jako lud razem ze Słowianami wywodzący się od Wenedów, ewentualnie tworzący razem ze Słowianami i z Wenedami pewną jedność. I Antowie pojawiają się przez cały VI wiek jako podmiot historii, podmiot odrębny od Słowian, zresztą przekazuje nam Prokopiusz opis tego, jak wojowali Antowie ze Słowianami, ale zarazem Antowie i Słowianie mieli mieć taki sam język, takie same zwyczaje, takie same obyczaje, taki sam tryb życia prowadzić. Antów uważa się za plemię pochodzenia sarmackiego, które uległo slawizacji w jakiejś bliżej nieokreślonej epoce, może huńskiej. Natomiast później Antowie nikną nam ze źródeł. Nie ma już o nich więcej żadnej zmianki. I ta u Teofylakta Simokaty jest to ostatnia, że Hagan Awarów wysyła swojego dowódcę Apsicha z wojskiem, aby zniszczył plemię Antów, ponieważ Antowie, inaczej niż Słowianie, byli sojusznikami Rzymian wówczas. Czy rzeczywiście ta ekspedycja awarska była tak skuteczna, że wytępiła Antów do szczętu? Trudno jest powiedzieć. Jak widać, Gepidowie wytępieni do szczętu przez Longobardów i Awarów 30 lat później mają swoje wioski, swoje osady, jest ich całkiem sporo, a jeden Gepida jest nawet zdrajcą i prowadzi Rzymian przeciwko Słowianom. To może i Antowie przetrwali, tylko że z całą pewnością, tak jak Gepidowie, nie byli już siłą polityczną. Zostali wchłonięci przez inne plemiona słowiańskie. I o Antach słuch zaginął. 602 rok, relacja Teofylakta Symokaty, jest to ostatnia wzmianka o Antach jako niezależnym, niepodległym, sojuszniczym z Rzymianami plemieniu słowiańskim, tak chyba określimy, ze względu na ten sam język, co u Słowian. Kiedy to nastąpiło, niektóre plemiona Awarów zbuntowały się i uciekły do cesarza. Hagan zaniepokoił się tą wiadomością i wielce przerażony próbował różnymi metodami, prośbami i podstępami odzyskać wojsko, które się zbuntowało. Plemiona Awarów, które się zbuntowały, zapewne były to te plemiona, które dołączyły do przybyszów z Mandżurii już tutaj, na terenie Europy, czy też na terenie stepu pontyjskiego. Awarowie byli ludnością bardzo heterogeniczną, aczkolwiek ich elity, jak świadczą o tym także badania archeogenetyczne, wywodziły się właśnie od ludu Żołżan, który został przez Turków pozbawiony władzy na stepie. Wymordowany, z wyjątkiem tych, którym udało się uciec nad Wołgę, a później nad Dunaj. Kiedy nastała jesień, cesarz Maurycy molestował Piotra, aby wojska bizantyjskie przeczekały porę zimową na ziemi Klawenów. Rzymianie byli niezadowoleni z decyzji cesarza ze względu na łupy i zmęczenie koni, a także dlatego, że hordy barbarzyńców przeciągały przez teren na przeciwległym brzegu Dunaju. Ponieważ strateg próbował podtrzymać polecenie cesarza, wybuchł wielki bunt wśród żołnierzy. I bunt ten zmiecie stronę cesarza Maurycjusza i całą jego rodzinę, którzy zostaną wymordowani przez następnego
cesarza, uzurpatora Fokasa, za którego to właśnie front dunajski, limes naddunajski, zostanie całkowicie opuszczony, pozostawią go Rzymianie na pastwę losu, Słowianie przedostaną się i od tego momentu rozpoczyna się słowiańskie zasiedlanie Bałkanów. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.